nakryty. Nie, jeszcze mamy czas. Oj, tam stół. Ja muszę paznokcie zrobić i się uczesać. A kupiłeś opłatek? Tak, mam. Jak to wygląda? Coś ty narobił. Do niczego się nie nadajesz. Całe życie jesteś nieudacznikiem. A idź do cholery. Jak to wygląda, połamany opłatek? Jak to będzie na zdjęciach? Ruszaj, ponowy, ale już. Ruszaj te stare kości, no już. Mogłabyś być milsza. To twój ojciec. I kto mi zwraca uwagę? Ty, który swojego ojca nie widziałeś przez 20 lat? Nawet nie wiesz, czy żyje. Chciałbym ci przypomnieć, że nie widuję się z nim przez ciebie. Kocha, przeze mnie. Dobre. Idź ty, głupi człowieku. Twój ojciec to cham i prostak. Nie będę się spotykać z takimi ludźmi. Żeby koleżanki się ze mnie śmiały. Dzięki Bogu, ty do czegoś doszedłeś. Masz firmę i pieniądze. Inaczej bym tu nie siedziała. Już, dzieci, uspokójcie się. Dziś mamy Wigilię, no odpuśćcie już te kłótnie. Andrzej, mógłbyś uszykować obrus? Nie, sama sobie uszykuj. Ja pracuję. Córcia, uszykuj obrus, ten biały ładny. Mam mokre paznokcie później. Tato, gdzie są prezenty? Gdzie ten Mikołaj? A co jak on nie przyjdzie? Bo zabrakło mu kasy. Zrób mu przelew. Tak, synku, tak, tak. Oj, mój skarbie! Oczywiście, że będą prezenty. I to myślę duże. Przecież jesteś grzecznym chłopcem. To dostaniesz prezent duży. No pewnie, że jestem grzeczny. O mój Boże! Wylałam cały barsz. Co ja wam teraz dam do stołu? Coś ty zrobiła! Wigilia bez barszczu? Udało się, udało się. Patrzcie, patrzcie, oto przygotowania do świąt, ostatnie porządki. Kochani, w tym roku królem nastąpi... To będzie barszcz. Zobaczcie, ja już gotowa na Mikołaja czekam. Ale będzie czas, kochani. Zobaczcie, kto nas odwiedził. Bezdomny. Zobaczcie, jak biedny słania się z głodu. My go przyjmiemy na Wigilię. Kto z was pobije mnie w dobrych uczynkach? No dalej lajkujcie mój kanał. Ty ochleju ty! Przez ciebie wylałam cały lakier! Jak żeś tu runął, to podskoczyłam i wylałam flakonik! No, no, teściu się popisał, jak zawsze. Mam, kochanie, mam opłatek! Dobrze, kochany, wszystko będzie dobrze. Wnusiu, nakryj do stołu. Babcia, to nie jest moja robota, nakrycie stołu. Nigdzie tego nie nagram, to nudne. Ej, dziadek, dziadek! No dzięki tobie dużo lajków, rozczulają się nade mną. Słuchajcie komentarzy. A Anio z ciebie, jaka dobroć płynie z takiej pięknej osoby. Mamo, słyszysz? Brawo, córciu, brawo. Rób tak dalej, to może się jakoś w życiu ustawisz. Te dzisiejsze szkoły nic nie dadzą. Facebook, Insta, to dopiero przyszłość. Ale co ty gadasz? Ona musi ekonomię skończyć. Kto firmę przejmie? Tatko, ja będę sławna. Mi żadna ekonomia niepotrzebna. Oszukiwać? To ja umiem lepiej niż ty. Już się nie martw. Masz rację, córcia. Masz rację. A ty masz jeszcze syna. Tak, wiem. To znaczy, do dziś nie wiem, czy to mój syn. Tato, co ty mówisz? Nie jestem twoim synem? Też mi wielkie halo robicie. A czy to takie istotne? Mamo, istotne, istotne. Mów mi zaraz, kto jest moim ojcem. Nie chcę go poznać, tylko chcę widzieć przelew. Mów mi w tej chwili, kto jest moim ojcem. Oto najlepszy prezent dla takiego chłopca. Właśnie się dowiedział, że jego ojcem jest biedny, uczciwy nauczyciel. Biedak popadł w szok. Co ty mówisz? Mamo, jak mogłaś mi to zrobić? Biedny nauczyciel? Jesteś nic nie warta. Moje życie legło w gruzach. Tato, zostaniesz nadal moim ojcem? Odpowiadają mi twoje przelewy. Bądź one dla mnie hojny i szczodry. Odejdź, wękarcie. Mało mnie obchodzi, czyim jesteś dzieckiem. Wynoś się z mojego domu. Won! Synku, to nie moja wina. Oni mnie oszukali. On mnie oszukał. Mężu,
Ale mnie nie wyrzucisz, prawda? Idź, synu, idź. Musisz sobie jakoś w życiu poradzić. Jesteś nic nie warta. Zrób mi przelew. Już, dzieci, uspokójcie się. To jest tylko dziecko. Niczemu nie jest winne. Jezus też wiele wycierpiał. Modlę się za was cały czas, noc w noc. Tak bardzo się modlę. Mam nadzieję, że Bóg mnie wysłucha. Nareszcie jesteś. Wierzyłam, że przybędziesz. Wybacz mi, Klię, bo nie potrafię sobie poradzić z moim życiem. Oni są tak okrutni, a moja żona jest wspaniała, jest aniołem. Wybacz mi, nie miałem tyle odwagi, aby udźwignąć ten ciężar. Teraz wiem, że muszę. Muszę to wszystko naprawić. Muszę pomóc mojej żonie. Przepraszam, tak wiele osób skrzywdziłem, okradłem, oszukałem. Przepraszam, chcę być lepszym człowiekiem. Chcę żyć uczciwie, chcę poczuć, co to miłość. Prawdziwa miłość, nie ta do pieniędzy i władzy. Daj mi szansę, pozwól zacząć od nowa. Boże, wybacz mi moje grzechy. Wybacz mi moją próżność, mój materializm. Pragnę być dobrym, czystym człowiekiem. Wybacz moje zdrady. Chcę być teraz przy Tobie, tylko przy Tobie. Wychowałam potwory, bo sama byłam potworem. Przepraszam za moją podłość i pogardę dla ludzi. Nie powinnam uwielbiać samej siebie. Chcę nad sobą pracować. Chcę być dobrym człowiekiem. Nie pragnę już sławy i podziwu. Chcę podziwiać Ciebie i tylko Ciebie. Tylko daj mi szansę. Jestem zepsutym dzieckiem, małym sknerą i obłudnym człowiekiem. Chcę poprawy. Chcę być tylko z Tobą. Tylko z Tobą. Dobro, które emanuje od Ciebie, sprawia, że staje się łagodny i delikatny. Zabierz mnie ze sobą, proszę.